Ja jestem w samochodzie, jak widać. Jadę do apteki, bo myśmy się rozchorowali. Już ostatnio filmik wam nagrywałam, to było jak dzieci przyjechały, to było w niedzielę, w poniedziałek to mnie wzięło. No ale dzisiaj już mamy piątek i ja cały tydzień byłam chora, że normalnie nie mogłam. Nawet nie chciałam nagrywać, bo wyglądałam jak stąd i nie więcej. I teraz jadę do tej apteki. Znaczy miałam tam jakieś lekarstwa i tak dalej, ale wszystko pobrałam. A teraz jeszcze mi się kaszel przypamiętał, a na kaszel nic nie mam. I muszę sobie coś kupić, bo jest weekend. A wiecie, w weekend do lekarza nie pójdę. Znaczy dzisiaj jest piątek, ale nie wiem, może to mi minie, a jak nie minie, no to będę musiała iść do lekarza. I tyle. No i jeszcze na jakieś tam małe zakupy do Biedronki muszę, bo wszystko do jedzenia się skończyło. Więc wiecie. Jak się jest matką, to nie ma opcji, żeby można chorować. Nie można chorować. I może ja bym była już dawno zdrowa, ale wiecie, moje łobuzy są też chore. Jasiu tak nie. Franek gorszy. Franek ma gorszy katar. Jasiu to nie. Tak jeszcze w miarę. Był chory, on w sumie nas zaraził, ale teraz już mu przeszło. A gorzej z Frankiem. Wyłączę to ogrzewanie. Teraz jadę po polnej, więc mogę gadać. Na chwilę wjadę na ulicę. Kurde, ten szalik mnie denerwuje. Zamówiłam sobie, on jest bardzo ciepły na Allegro. Ale on tak, te kłaki, no, gubi. I te kłaki wchodzą do ust. I to mnie tak wkurza. Dobra, zaraz mi padnie bateria. No, a ja wam pokażę, jak u nas jest fajnie zima. Śnieg napadał. Co prawda nie mamy jeszcze ferii, ale wiadomo, że można by było iść na sanki, a tak żąk. No, tak jest u nas biało. Tu jakaś dziewczynka idzie do domu. Tyle jest u nas śniegu, jest biało. I można by było naprawdę iść tu niedaleko nas. Jest nawet wyciąg narciarski. O Jezu. Normalnie masakra, dobijcie mnie, bo tak, żeby się rozchorować. Ale to jest tak, jak się odzłapie od dzieci ponoć. Coś. Jak ja cały rok nie choruję, a jak złapię coś od dzieci, no to amen w pacierzu, no. No to wtedy muszę być chora i tyle. No. Wkurzam się też, bo nie przyjechał facet, który miał odebrać to drzewo. Mój mąż to pociął na takie tam... na takie długości, jakie on sobie życzył. A teraz on nie przyjeżdża. I to mnie też tak wkurza, bo kasę potrzebuje, żeby, wiecie, żeby z tym dachem coś tam ruszyć. I tak dalej. Poza tym mamy jakieś tam, wiadomo, każdy płaci prąd i różne inne rzeczy. A mój mąż teraz zapłacił za samochód. No i słabo. Idę. Przyjechałam już z miasta. Wyjęłam zakupy, zrobiłam obiad. Dzisiaj piątek, to kaszę mannę zrobiłam. Idę teraz tutaj, bo tak stwierdziłam, że jak ten facet nie przyjechał po to drzewo i nie wiem, na co on czeka, chyba na spadek ceny, albo że my mu może za darmo to damy, to stwierdziłam, że ja zrobię zdjęcie i wrzucę to w internet. Może gdzieś na jakimś OLX-ie ktoś poszukuje takie drzewo, także zobaczcie, ile tego jest. Tu jest 85 metrów, a tu są te odpady. I tu tego też jest masa, tych odpadów. O, i tu jeszcze jest odpad, bo tu nasz straszny dom. Tutaj jest mój pokój z tej strony. Także strasznie wygląda ten dom, ale jak myślę, że jak ten dach zrobimy i
No, to wtedy się weźmiemy za te elewacje i za to wszystko. No i tu jest ten odpad. I tu jeszcze są takie wałki, bo tu mój mąż podłożył pod spód, żeby to było równo, więc no masakra, powiem wam ogólnie, że tego odpadu będzie tyle, że na kolejny rok, na całą zimę. No. A mi kaszel nie odpuszcza. Wzięłam sobie już syrop. Ale właśnie idę nagłaś na ogień i mówię, przy okazji zrobię tą fotkę, także robię. I do zobaczenia później. Muszę zaraz, od razu pójdę po śmietnik. Bo dzisiaj była śmiecia. Aż mnie boli, jak kaszlam. O Boże. A w ogóle dzisiaj był jakiś następny orkan. Poczekajcie. Ubiorę rękawice, bo mi zimno. Dzisiaj był jakiś następny orkan nad Niemcami. I jak ja się cieszę, i w Polsce to też były znowu wichury. O, mój wściekły pies. I jak ja się cieszę, że to u nas nie było. Tu mam śmietnik. Zabrali, dobra. Tu mam taki kawał cegły, którą kładę, żeby on się nie przewrócił, bo to jest taki plastikowy. Dobra. No, a niebo też jakieś takie dziwne. W ogóle tam są jakieś czerwone chmury. Od czasu tej wichury, co była latem, tego, wiecie, tego... Au! Jeszcze dostałam. Jeszcze w rękę dostałam. No, od czasu tej wichury, co była latem, to w ogóle jakaś dziwna ta pogoda jest. I nie wiem. Albo mi się to wydaje, albo coś się pieprzy w tej przyrodzie naprawdę. No, ale pewnie się pieprzy. Tylko dużo ludzi tego nie zauważa. Wiecie tam. W miastach to tam w ogóle nie zwracają uwagi na pogodę. Chyba, że tam komuś coś narobi, no to wtedy, ale tak. A u nas na wsi to pogoda jest takim, wiecie, wyznacznikiem wszystkiego. Bo jak nie ma pogody, to nic nie zrobisz. Kiedyś przynajmniej tak było. No, teraz śnieg znowu zaczął padać. O, los. Także tu stawiam śmietnik. Dobra. I idę nagłaś na ten ogień. Moje auto całe brudne. Ale tu w ogóle mi się oderwał ten, jak to się nazywa, no szybko mówcie. To mi się oderwało. Całe brudne. Muszę to sprzedać. Mam nadzieję, że teraz mój mąż przyjedzie, to mi zostawi tamten samochód. I tego sprzedam, bo ja już się nim boję jeździć. A boję się, że mnie zatrzyma policja. To będzie akcja dopiero. Także na razie, kochani. Do zobaczenia później. Ale zimno.